No cześć, pewnie się zastanawiasz, czemu jestem tak elegancko ubrany. A to z tego powodu, że dzisiaj pierwszy dzień spotkań z klientem, to znaczy jesteśmy, ja i kilku kolegów z pracy jesteśmy w delegacji w Szkocji, w Edynburgu i właśnie za chwilę będę wychodził, żeby iść do firmy klienta. Postanowiłem, że może spróbuję nagrać jakiś taki vlog, coś tego typu z delegacji, a być może jest to ciekawe dla kogoś. A jeżeli dla Ciebie takie materiały są interesujące, to oczywiście zostaw komentarz, łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, bo pewnie na jednym odcinku się nie skończy. Postaram się zrobić przynajmniej dwa, może więcej, bo zostajemy tutaj do soboty wieczór. Przylecieliśmy w ogóle wczoraj wieczorem po pracy, no więc rano musieliśmy oczywiście iść do biura jeszcze naszego. I dopiero o 17 mieliśmy samolot i przylecieliśmy tutaj wieczorem. Gdzieś w trakcie pewnie widzisz jakieś przebitki z wczorajszego dnia. Wczoraj nie kręciłem za bardzo, bo no też nie było czego, nie było okazji. Oczywiście mieli świadomość, że no na przykład nie będę mógł za dużo kręcić, czy w ogóle kręcić w biurze klienta, czy gdzieś w pobliżu, bo chyba moja umowa nie pozwala mi mówić, dla kogo pracuję dokładnie, z kim pracuję, ale mimo wszystko myślę, że będzie to dla Ciebie interesujące. Także teraz się właśnie zbieram do wyjścia, za chwilę się spotkam z kolegami na dole. Mamy całkiem fajne mieszkanka, które nam klient wynajął, więc postaram się pokazać wieczorem, jak wrócimy z biura. Biuro jest niedaleko, więc możemy spokojnie sobie wyjść za 20, za 15, 9 i na 9 być jeszcze przed czasem. Na razie to tyle. Dziś po drodze jeszcze będą jakieś przebitki z tego, jak pewnie idziemy do biura. Zobaczymy. No tak, Grecy to chyba też. No i już po pierwszym dniu spotkań z klientem, tak jak wspominałem rano, dla Was to jest parę sekund, no nie mogłem za bardzo kręcić tam na miejscu, no oczywiście, to jednak jest firma, z którą mamy jakąś umowę, umowę o poufności tego typu. I co? Dzisiaj mieliśmy takie wprowadzenie, znaczy dla chłopaków, którzy zaczęli pracę u nas, to było wprowadzenie do firmy klienta i takie zapoznanie się z różnymi osobami i z tym, co klient robi. No dla mnie to już był drugi raz, kiedy miałem takie spotkanie, bo ja swoje spotkanie tego typu miałem w sierpniu. No ale oczywiście siedziałem tam z nimi i słuchaliśmy, co tam klient robi i co zaplanował na ten tydzień. Zaczynamy nowy projekt, więc też mieliśmy pierwsze spotkanie z zespołem, który tutaj po stronie szkockiej coś będzie robił. To znaczy już robi, bo my dołączamy do projektu, który już istnieje i będziemy tam go rozwijać po części. Dostaniemy jakąś swoją działkę w tym temacie. Było też oprowadzenie po firmie. Drugi raz też dla mnie. Co prawda w Szkocji byłem już 3 razy, znaczy to jest trzeci raz mój tutaj w Szkocji, w Edynburgu, ale no drugi raz na takim wprowadzającym spotkaniu. Pierwszy raz właśnie w sierpniu to było moje, kiedy mnie wprowadzali, teraz prowadzili nowych chłopaków, ja im towarzyszyłem i z nimi uczestniczyłem w tych wszystkich spotkaniach, więc też uczestniczyłem w oprowadzaniu po firmie. I mimo, że drugi raz w tym uczestniczę, to drugi raz jestem gdzieś tam zafascynowany tym, jak bogato można wyposażyć biuro, jak można dbać o powierzchnię biurową, żeby była nowoczesna, dostosowana do potrzeb pracowników, a dobrze wyposażona we wszystkie potrzebne rzeczy, od porządnych biurek, no to jest oczywiste, po jakieś owoce, ekspresy do kawy w różnych miejscach, automaty z przekąskami, mają własną restaurację, mają własną kawiarnię, własną drukarnię. Naprawdę jestem cały czas pod wrażeniem, jak dobrze jest to wszystko zorganizowane i jak dużo pieniędzy poszło na to, żeby to biuro wyglądało, jak wyglądało. I w sumie po dzisiejszym dniu powtarza się moje przemyślenie, które mam za każdym razem, kiedy na takie spotkania idziemy, że praca taka codzienna nigdy nie jest tak męcząca jak spotkania, jak meetingi. Naprawdę 8 godzin spotkań jest dużo gorsze niż 8 godzin po prostu pracy przy kodzie czy gdziekolwiek. No, na czym mówię, przynajmniej o takich pracach biurowych. Nie wiem, z czego to wynika, być może z tego, że jak się pracuje, to ma się przerwy o takich porach, które bardziej Tobie odpowiadają. No też nie zawsze trzeba, nie ma tyle słuchania jak na spotkaniach, bo na spotkaniach cały czas musisz, przez większość czasu musisz trzymać uwagę, więc to jest bardzo męczące, kiedy przez te powiedzmy 7 z 8 godzin cały czas jesteś skupiony na tym, żeby słuchać to, co ktoś do Ciebie mówi, albo żeby odpowiadać na pytania, zadawać pytania, prowadzić konwersacje. A takiej codziennej pracy tego nie ma. Ale myślę, że w kolejnych dniach będzie trochę lepiej, bo jutro już zaczniemy się zapoznawać z kodem, z którym będziemy pracować. Mam nadzieję, że to będzie dobry kod, nie będzie trzeba dużo narzekać. Jeżeli trzeba będzie dużo narzekać, to na pewno ponarzekam Wam na tym vlogu. Tak jak obiecałem, pokażę też mieszkanie, jakie nam klient zapewnił, bo tutaj sprawa wygląda tak, że to klient organizuje nam wyjazd i pobyt. Zazwyczaj jest tak, jak jedziesz w delegację, że Twoja firma właśnie załatwia Ci przelot, mieszkanie i resztę, a tutaj jest o tyle inaczej, że to klient się tym zajmuje, bo mamy swój dział odpowiedzialny za organizację wyjazdów i uznali, że będą spójnie z resztą swoich, spójnie z całą firmą będą również nam organizować takie rzeczy, więc to przez firmę klienta jest załatwiony cały pobyt. Co jest tyle dobre, że jednak ten klient trochę mniej oszczędza na swoich pracownikach i jednak mieszkanie, w którym przyszło nam mieszkać przez ten czas, jest całkiem spoko. Jesteśmy w ogóle w centrum Edynburga. Dwie ulice dalej jest zamek w centrum. Główny zamek, jeżeli ktoś kiedykolwiek widział jakieś zdjęcia z Edynburga, to prawdopodobnie widział też zdjęcia tego zamku. Także stąd mamy jakieś właśnie dwie ulice. Nie ma widoku z okna, bo to nie ta strona, ale bardzo łatwo można tam dojść. Dobra, zaczynając. To jest mój salon. Taki niewielki. Kanapa, jakieś krzesło. Szafa. Jest też aneks kuchenny, w którym mogę sobie coś ugotować. Więc jak ktoś chce oszczędzać, to nie musi wydawać dużo na jedzenie w restauracjach, bo po prostu może sobie kupić produkty i ugotować. Są garnki, sztućce, kuchenka, mikrofalówka, lodówka, wszystko czego trzeba. Jest przedpokój, z którego wchodzimy wszędzie. Tu widać w tle już sypialnię. Wchodzimy do sypialni, jest sypialnia też nie za duża, ale telewizor ma, więc można oglądać na co jakieś bzdury. No i łazienka też niewielka. No i co? Tego vloga w ogóle kręcę telefonem, bo uznałem, że nie będę brał aparatu do Edynburga, bo nie chciałem brać tak dużego bagażu, bo i tak już wziąłem pełny plecak i pełną walizkę, bo trzeba wziąć jakieś koszule, jakieś spodnie na przebranie, laptopa. Właściwie 2 laptopy wziąłem, bo i laptopa klienta i prywatnego, żeby chociażby montować ten film. Za chwilę się zbieramy z chłopakami na miasto. Także szybko zmontuję tego vloga i się zbieram do wyjścia. A jeżeli masz jakieś pytania związane z delegacjami, to gdzieś tam w komentarzach możesz zadać. Jeżeli chodzi o właśnie wydatki typu wyjście gdzieś wieczorem, to z delegacjami jest tak, że pracodawca musi ci zapewnić dietę na delegację i to jest zależne od kraju, do którego jedziesz. Akurat w przypadku Wielkiej Brytanii to jest 35 funtów dziennie, więc no, obiad da się kupić za... Taki obiad na mieście da się kupić za około 10 funtów, więc spokojnie można za to właśnie gdzieś sobie wyskoczyć jeszcze wieczorem, plus zrobić zakupy, także na luzie, nie trzeba się martwić o koszty. Przynajmniej jest to takie podstawowe. No, tym bardziej, że często jest tak, przynajmniej w naszym wypadku, że klient dodatkowo nas zaprasza na jakiś pierwszy obiad. Tak jak dzisiaj mieliśmy, dzisiaj mieliśmy taki lunch z nimi, więc też prosimy na ich koszt do restauracji, więc zawsze taka oszczędność, którą można później wydać w inny sposób. Poza tym gdzieś nas zapraszają w czwartek po pracy. Zobaczymy, co to będzie. Pewnie jakieś wyjście do pubu, tak jak kiedyś już miałem. No i tyle. Z dzisiaj to już wszystko. Tak jak mówię, jeżeli masz jakieś pytania związane z wyjazdem w delegację, jak to wszystko wygląda, jak to się organizuje. Znaczy w sumie to nie ma tu nic do organizowania, bo klient albo pracodawca ci to wszystko załatwia. No ale jeżeli masz jakieś pytania z tym związane, to czekam w komentarzach. No i do zobaczenia. Być może jutro, być może gdzieś pod koniec wyjazdu zobaczę, czy będzie o czym rozmawiać. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!